witam w kolejnym odcinku Waszych pytań i odpowiedzi. Dzisiaj zajmiemy się takim tematem, jak pasażerowie reagowali na zakaz sprzedaży w autobusie. I taka tylko mała uwaga, że zakaz sprzedaży biletów w autobusie obowiązuje tylko i wyłącznie w komunikacji miejskiej. Jeśli chodzi o linie regionalne, podmiejskie, no tam niestety nieodłączną częścią tej pracy jest sprzedaż biletów, inaczej niestety nie idzie nawiązać umowy z pasażerem, jeśli nie ma sprzedaży biletów. Także tylko i wyłącznie dotyczyło to komunikacji miejskiej. Ja akurat jeździłem w ZKM Gdynia, także mogę śmiało powiedzieć, jak pasażerowie reagowali na właśnie zakaz sprzedaży biletów. Słuchajcie, pamiętam kilka takich sytuacji, które występowały w ogóle na początku, bo na czym polegało te obostrzenia w autobusie? Polegały na tym, że zakaz sprzedaży biletów, dwa, wydzielona strefa między kierowcą a pasażerami, czyli zazwyczaj było to pierwsze drzwi były niedostępne, miejsce koło kabiny kierowcy było też niedostępne, było wydzielone takim dużym plakatem zakaz wstępu, zakaz sprzedaży biletów. Potem doszło takie coś jak pierwsze siedzenia. Pierwsze siedzenia były też wyłączone ze względu na to, że jednak ta ochrona była lepsza i do dziś to obowiązuje. Mała przerwa była między wakacjami, ale potem od października znowu ta zakaz sprzedaży wszedł. I uwaga, tutaj bardzo ważna rzecz, zakaz sprzedaży wprowadził prezydent miasta, nic innego jak prezydent miasta, my tylko wykonywaliśmy te obowiązki, także tak to wyglądało. I jak wyglądały te reakcje pasażerów? Bardzo, bardzo różnie, ale co mnie zdziwiło, to to, że pasażerowie nie umieli czytać tabliczek na informacji na tych plakatach, tak? Ewidentnie pisało zakaz wstępu, a na początku bywali ludzie, którzy i tak wchodzili. No najśmieszniejsza sytuacja, która mnie spotkała, to taka, że przyszedł pasażer, ominął ten plakat, poszedł dołem, ominął tę taśmę, no w ogóle nie przeczytał tej informacji i daje mi 10 zł. Śmieszna sytuacja, a ja na to po prostu nic nie zareagowałem. W ogóle mnie zdziwiło, że ktoś mi daje 10 zł i mówię do niego, proszę pana, no pan mi daje 10 zł i co dalej? No on chce bilet. Ja mówię, proszę przeczytać informacje na plakacie, co tam pisze i wtedy się zastanowić, co dalej. Ale pasażer był tak uparty, że dalej brnął w swoje i mówił, że on chce bilet. A ja mówię do niego, że no niestety biletu nie sprzedam, bo jest zakaz. No ale i tak się upierał, że chce bilet. No w końcu powiedziałem, no co z tą z 10-złotowym banknotem on chce zrobić. No w końcu musiałem wyjść ze swojej strefy z kabiny, pokazać mu dosłownie informację, która była przed jego oczami, że jest zakaz sprzedaży biletów i wtedy dopiero zajarzył. Także myślę, że to była taka jedna sytuacja. Druga sytuacja, która mnie spotkała, to była taka, że pani, bo to chodziło o to, że w trudno dostępnych miejscach było ciężko kupić bilet, a jednak ten bilet trzeba było mieć. A więc takim miejscem było Koleczkowo, gdzie nie było żadnego w ogóle kiosku, żeby kupić bilet. No i sytuacja była taka, że pani przyszła do mnie i mówiła, że chce kupić bilet. Ja kulturalnie odpowiedziałem jej, że jednak nie sprzedam jej tego biletu, bo jest zakaz sprzedaży od października. Ona zaś zareagowała histerią i płaczem. I tu jest ta właśnie sytuacja, która bardzo mnie zaskoczyła. Powiedziała, że no jak ona teraz kupi kości dla psa, no przecież pies potrzebuje jeść. No i wyszło z tego, że no bardzo ciężko jest jej się dostać do miejsca, gdzie te kości dla psa mogła kupić i się rozpłakała z tego powodu, że nie może kupić biletu. No jak to? Przecież kierowca jest winny. Dlaczego to wszystko się zwraca przeciwko niej? No jak tak można? Przecież to jest kpina i w ogóle tam poszła wiązanka i co właśnie w tej sytuacji powinien robić kierowca, bo to też jest ważne, że zakaz sprzedaży jest zakazem sprzedaży, ale jak reagować w sytuacji ofensywnej pasażera, tak? I moim takim właściwie sposobem jest to, żeby spokojnie
wytłumaczyć regulamin. Jeśli to nie dociera, no to ponownie tłumaczymy regulamin, czyli powtarzamy tą samą regułkę, logiczną regułkę. Jeśli to nie pomoże, odpuszczamy sobie i w ogóle nie dyskutujemy z pasażerem. To jest podstawowa zasada, nie wchodzimy w dyskusję, bo to tylko rozjuszy tę dyskusję, a do pasażera potem i tak dotrze, że jednak ten zakaz sprzedaży biletów jakoś był, więc to były takie dwie sytuacje. Często zdarzało się właśnie, że pasażerowie nie czytali tej informacji, przechodzili pod taśmą, i więc tak to wyglądało. I jeszcze tylko napomknę, jak te obostrzenia, propos obostrzeń, bo jak wyglądał ten zakaz sprzedaży w komunikacji miejskiej wiemy, ale jak wygląda to na liniach regionalnych, zaraz tutaj pokażę. My ogólnie sprzedajemy bilety, ale jak to wygląda właśnie propos obostrzeń. Słuchajcie, mamy tutaj takie dwie taśmy i siedzenie pierwsze i tu jest siedzenie też pierwsze i to są siedzenia, które są wyłączone z obsługi z tego względu, żeby nie było bezpośredniego kontaktu z kierowcą. My tylko sprzedajemy bilety oczywiście w maseczkach i to jest dodatkowe utrudnienie na liniach regionalnych, na liniach miejskich. To już tak rozwijając ten temat obostrzeń zakazu sprzedaży biletów w autobusach. No, oby to jak najkrócej trwało, bo jednak kontakt z ludźmi przy sprzedaży jest, sprzedaż biletów jest bardzo potrzebna, jest to niewątpliwie bardzo wygodna forma i bardzo duże ułatwienie dla pasażera, także myślę, oby jak najkrócej to trwało. No ale tak to wygląda, takie to były sytuacje, także myślę, że odpowiedziałem na to pytanie i jedziemy z kolejnym tematem. Jeśli macie jakieś ciekawe pytania, śmiało możecie je zadać w komentarzu.